kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z prezentem, jakim otrzymałam od Natalii z kanału Moje Życie w Polsce, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Linka będziecie mieć na dole oraz za chwilę pewnie wyświetli Wam się. Jest to prezent z okazji moich imienin, które akurat są dzisiaj 1 grudnia. Nagrywam ten odcinek. Jak możecie zobaczyć, nawet piszę z okazji imienin. Taka piękna karteczka z traktorkiem, który wiezie choineczkę nam na te święta. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, miłości i radości życzą Adaś, Jacek, Natalia, PS, drapunie, Adaś chyba kolczyki namalował. To chyba o te kolczyki trochę chodzi, no śliczne kolczyki. Adaś ma talent do malowania, może zostanie jakim Picasso, jak mama, kto wie. Możecie właśnie tutaj macie, proszę, proszę, nie pogadacie na po tej pocztóweczce YouTube Moje Życie w Polsce. No zapraszamy, zapraszamy na kanał na Natalii. Więc co tam, pocztóweczka będzie godnie gościć na lodówce na te święta nam. Okej, odkładam na bok. Otwieramy przesyłkę. Ja jestem ciekawa, co tam w ogóle jest. W ogóle się tego nie spodziewałam, więc to jest dla mnie szok. Przygotowywać też się za bardzo nie przygotowywałam. Może jakiś obrazek? Kto wie? Nie wiem, nie szczelam. Mi tam się podoba, jak Natalia maluje, więc... Ucieszyłabym się. Tak. O, jakaś rameczka widzimy. Pudełko czekoladek. Ale chyba teraz tutaj już będę musiała się wspomóc nożyczkami. Okej, są te moje nożyczki. Czy ja tu tak... Czy to da tak radę? Kto uwielbia folię bąbelkową? Tak jak ja. Ja będę denerwowała życiowe doradcę i sobie te bąbelki zbijała. O, już poszły strzały. Co to tam się kryje? Okej, mamy drapeczki. I rameczka z aniołkiem. Widzę, że lampa się nam odbija i telefon. Piękny aniołek. Super. Postawimy sobie, żeby nam tutaj ładnie stało. I do tego mamy dwie drapeczki. Pudełko czekoladek. Dawno nie widziałam tych drapeczek. To są te zapachowe drapeczki. Mam nadzieję, że aniołeczek nam przyniesie szczęście. Dziękuję za niego. Bardzo serdecznie. No... Szok. Brak mi słów. Co mam powiedzieć? No właśnie, wygęgać się dzisiaj nie mogę. Dziękuję Natalia, dziękuję Jacek, dziękuję Adaś. Przesyłam Wam buziaczki w podziękowaniu za ten prezent z okazji imienin. No super. Podziwiam właśnie wszystkie osoby, które tak robią takie rzeczy, bo ja jakichś zdolności plastycznych nie mam, a jest to no coś pięknego. Coś pięknego. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Okej, nie przedłużajmy, drapmy te drapeczki, żeby jeszcze odcinek nie trwał nam wieczności, bo nikt nie lubi chyba za długich odcinków oglądać, z tego co zauważyłam. To są sekundowe sprawy. Okej, najpierw polecimy z tą jedną. Z tym pudełeczkiem. I co, o co tutaj chodzi, że musimy znaleźć dwa identyczne symbole, a jeżeli znajdziemy dwa identyczne symbole, to wygrywamy do niego przypisaną kwotę. Mamy kokosa i migdała. Muszlę i mleczną czekoladę. Nugata i... I migdał. Nie drapcie tej zdrabki na głodnego, bo będziecie głodni. Będziecie potem mieli ochotę na słodycze. Mamy pierniczek i tiramisu.
Co tu mamy? Mleczną i miętę. Ale tak jak zawsze z drapeczki, to drapie się tak ciężko ta warstwa cerealna, przez to, że tak pachnie. Mamy tiramisu i miętę. Kakao, chciałam powiedzieć kokos. Ja to jestem, ale jest kokos obok. Nie, już chyba za długo ten dzień dzisiaj trwa, tak jakoś trochę zmęczona jestem. I precel, i co to jest? Serce. Ok, i ostatnia gra. Muszelka i nugat. Ok, czyli ta zdrapeczka jest pusta. Mamy jeszcze jedną, więc zdrapmy. Ok. Mięta. Piernik. Precel i piernik. Mogliby się zamienić miejscami, to by była wygrana, a tak? Mięta i serce. Migdał i mleczna. Gra numer 5 to mleczna i serce. Same podpuchy na tej zdrapce. Wszyscy tylko się pozamieniali miejscami. Ja nie wiem, jak tak można. Muszla. Aż dziurę w zdrapce zrobiłam. I precel. Jezus, nie. Co tu mamy? Nugat. I kokos. Migdał. Tiramisu. Tiramisu i nugat. Czyli co? Czyli ta też jest pustaczkiem. Jeszcze raz dziękuję Natalii, Jackowi i Adasiowi za zdrapeczki, za przepiękną pocztówkę oraz za rameczkę z cudnym aniołkiem. Mam nadzieję, że ten aniołek będzie miał mnie w swojej opiece. I co? Ja dziękuję Wam już za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Wszyscy teraz czekamy na te święta. Mam nadzieję, że będą one dla nas szczęśliwe, spokojne i radosne. Więc wielkie odliczanie przed nami. Ja w tym roku szczerze nawet Wam powiem, że nie ma żadnego takiego kalendarza jak w tamtym roku, że z kosmetykami. Bo akurat nic mi nie wpadło ciekawego w oko. Jedyne co to właśnie dzisiaj dostałam od życiowego doradcy. Kalendarz z Linda. I jest on w sumie taki sam jak w tamtym roku, więc nie ma co pokazywać. Ja sobie kupiłam też z Milki, więc dubsko rośnie, bo słodyczek pieprza mnie, że tak brzydko powiem. Nie wiem, czy tak w ogóle można brzydko mówić. Więc mam nadzieję, że uda nam się trafić te bony do koflantu, tak jak w tamtym. W sensie gwarantowane jest 20 zł, więc na pewno coś tam trafimy. Więc co, ja poproszę Was o łapeczkę w górę. Zapraszam też bardzo serdecznie na kanał Moje Życie w Polsce. Tak jak powtórzyłam na początku, linka macie na dole, więc zapraszam. Pewnie Natalia będzie miała codziennie vlogi, czy tam zdrab masy, jak tam to woli. Więc będziecie mieli co oglądać. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie. Łapeczka. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. A my widzimy i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!
Jeszcze na chwilę wróćmy do tego samego kadru. Chciałam Wam pokazać, bo właśnie ona na półce już u nas stoi. I tak teraz mamy komplecik. Komplecik aniołków. Leszek dostał chłopca, ja dostałam dziewczynkę, bo moja ma różowe skrzydełka. Więc chciałam tak Wam ją jeszcze pokazać. Przypuszczam, że Natalia pewnie to sama robi, nie? Więc podziwiam, podziwiam i super. Więc one teraz tak sobie będą koło siebie stały. Aniołeczki dwa. Pa, pa!